Marcin Fijołek, Telewizja w Polsce.pl. Szanowni Państwo, cykl naszych gorących pytań niezmiennie będzie krążył zapewne często wokół kampanii wyborczej, która oficjalnie się jeszcze nie zaczęła, no ale przecież lada moment pan prezydent Andrzej Duda ogłosi termin wyborów i wtedy zacznie się na całego. Jednym z kluczowych pytań tej kampanii wyborczej, a może i całego roku wyborczego, jest pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość ma z kim przegrać. I o to będziemy pytać w pierwszej części naszej dyskusji razem z naszymi gośćmi. Są nimi pani Gabriela Morawska-Stanecka, wiceprezes Partii Wiosna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienia, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, witam państwa. A w Gdańsku Kacper Płażyński. Dzień dobry, panie Kacprze, Prawo i Sprawiedliwość również. Dzień dobry państwu. No właśnie, to może zaczniemy od Gdańska. Jak z perspektywy północy kraju jawi się nam ta scena polityczna w przededniu kampanii wyborczej? Czy Gdańsk przygotowany jest już na kolejne 4 lata tak zwanej dobrej zmiany? A może na ulicach miasta wyczuwa się nadzieję na wind of change? Wiem, że Skorpionsi grali niedawno w Gdańsku, to może rzeczywiście ten klimat dotarł nad morze. Jeżeli chodzi o Gdański, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory do polskiego parlamentu, to ten wiatr już wieje. Wskazały wybór do parlamentu europejskiego, może nie w samym Gdańsku, ale udało się kandydatom Prawa i Sprawiedliwości zwyciężyć, pani minister Fotydze, w tych powiatach, w których do tej pory Prawo i Sprawiedliwości się nie udawało. Więc już takie bardzo konkretne wyniki wymierne naszej pracy, ciężkiej pracy w terenie widać, z tego się bardzo cieszymy. No i wracamy do studia. Kacper Płażyński, no nie chcę powiedzieć, że przekonany o zwycięstwie, ale widzi dobre znaki dla Prawa i Sprawiedliwości. Pani prezes, jak to wygląda z perspektywy ugrupowania, które no, jest trzecią siłą w polskim parlamencie, jeśli po polskiej scenie politycznej, jeśli mierzyć wybory do Parlamentu Europejskiego, no ale które jednak jest na rozstaju dróg, jeśli chodzi o koalicję, jeśli chodzi o formułę startu, jeśli chodzi o program? No generalnie ja nie używałabym takiego sformułowania, czy PiS ma z kim przegrać, bo ja pamiętam, jak jeden prezydent, pewien prezydent też mówił, że nie ma z kim przegrać. To pan premier akurat, Donald Tusk. Pan premier tak, też, ale pan prezydent też nie miał z kim przegrać i okazało się, że jednak przegrał. Pan premier Tusk nie przegrał, ale pan prezydent Komorowski przegrał, a też wydawało się, że absolutnie sondaże wskazywały co innego i generalnie wszyscy byli przekonani, że te wybory wygra. Także tutaj byłabym ostrożna. Na miejscu Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli chodzi o kwestie siły politycznej, faktycznie jesteśmy trzecią siłą polityczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego. My jako jedyni poza Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Europejską wprowadziliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego, 3 posłów, którzy już też pracują i też zajęli stanowiska w Parlamencie Europejskim. A teraz przygotowujemy się oczywiście do wyborów i wybory parlamentarne mają troszeczkę inną specyfikę niż wybory europejskie. I my oczywiście musieliśmy, sprawdziliśmy naszą siłę i ona jest, w związku z czym w tym momencie chodzi o to, żeby wygrać wybory. A te jesienne wybory są łatwiejsze, trudniejsze, może inne, to wiemy, no ale... Znaczy na pewno są ważniejsze w kontekście przyszłości Polski. Dlatego, że Lewica od 4 lat nie uczestniczy, nie ma jej w parlamencie i to nie jest ani dobre dla Lewicy, ani nie jest to dobre dla Polski. Dlatego zrobimy wszystko i dlatego rozmowy koalicyjne z innymi partiami, zrobimy wszystko, aby Lewica w parlamencie się znalazła i ten głos lewicowy, aby wybrzmiał. Oczywiście, no ja sobie nie wyobrażam, ja jeżeli idę i coś robię, to robię po to, żeby wygrać, więc idziemy, aby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. To jeszcze tylko dopytam, pozostając w wątku Lewicy, czy już możemy no, położyć wszystkie karty na stół, jeśli chodzi o formułę startu, jeśli chodzi o to, że w ogóle będziecie startować z jednej listy, razem z partią Razem, razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Czyli na pewno będziemy startować wspólnie. I rozmowy, to jest pewne. I jeszcze z innymi partiami, ugrupowaniami mniejszymi, ponieważ w tym tygodniu Włodzimierz Czarzasty rozmawiał z wszystkimi organizacjami, z małymi partiami politycznymi, wszystkimi tymi, które są po tej lewej stronie. I efekty tych rozmów Włodzimierz Czarzasty jutro będzie przedstawiał na spotkaniu liderów znowu, a my cały czas pracujemy
i cały czas pracujemy w grupach roboczych już od poniedziałku i nad tą formułą również pracujemy. Ja myślę, że to jest kwestia kilku dni i będzie jasne. Panie pośle, czy te trzy bloki po stronie opozycyjnej, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica, jeszcze nie wiemy z jakim szyldem, ale wokół partii Razem, wokół Wiosny, wokół SLD, wreszcie Centrum, wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest ta metoda, która może zagrozić Prawu i Sprawiedliwości. Może jeśli nie wygrać te wybory, to przynajmniej stworzyć taki podział mandatów w parlamencie, że PiS będzie musiało władzę oddać. Panie redaktorze, nie wiem i to nie jest ani moje, ani Zjednoczonej Prawicy zmartwienie. No jak to? My się zajmujemy przede wszystkim w tej chwili programem i przygotowaniem do wyborów, to jest istotne. No jest kilka czynników, które wskazują na to, że nasza pozycja wyjściowa jest bardzo dobra. Po pierwsze, wygrane w taki zdecydowany sposób eurowybory. Po drugie, to, że właśnie opozycji nie udało się stworzyć jednego bloku, tak jak zamierzał to Grzegorz Schetyna. Opozycja jest podzielona bardzo głęboko. Te podziały są nie tylko pomiędzy trzema rysującymi się koalicjami, ale także wewnątrz tych koalicji. No ja nie chcę tu pani przewodniczącej wytykać, ale przypomnę, że państwa też dzielił taki stosunek do przeszłości, do tej postkomunistycznej przeszłości SLD. Rozumiem, że udało się go jakoś przełamać, czy na chwilę. No jeżeli Prawu i Sprawiedliwości się udało pana Piotrowicza mieć i parę innych osób z komunistyczną przeszłością, więc tym bardziej po stronie lewicowej myślę, szpilkę że... Do szpilkę, panie pośle. Nie przerywałem pani przewodnicząca. Są kłopoty. Podobne problemy przeżywa także, jak sądzę, PSL, które akurat w moim przekonaniu podjęło racjonalną decyzję, bo sojusz w ramach takiej koalicji, która w jednym z punktów programów miała rewolucję obyczajową, no z całą pewnością nie służył PSL-owi. Elektorat PSL-u nie akceptował tej zmiany, tej rewolucji, więc pewnie to była z ich punktu widzenia jedyna racjonalna decyzja, ale rodzi się pytanie, czy wyborcy zaufają, czy wyborcy wybaczą ten krótkotrwały mariaż z taką lewicową koalicją. Będzie pewnie trudno, ale to przyszłość pokaże. Nie mamy tutaj szklanej kuli, no to żeby posłuchajmy móc, jeszcze żeby pani móc... marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która na antenie radiowej Trójki tak mówiła o blokach, w których opozycja idzie do tych wyborów. Platforma jest partią centrową i mamy i lewe skrzydło, i prawe skrzydło. W sytuacji, kiedy PSL nie idzie z nami, to przeciążenie na lewe skrzydło byłoby za duże. My chcieliśmy lewicę, PSL i moglibyśmy wtedy tworzyć bardzo stabilny, mocny blok. Platforma mówi, pani marszałek mówi o pewnej aerodynamice w polityce, w kształtowaniu list wyborczych. Pytanie do Gdańska, do Kacpra Płażyńskiego. Pan profesor Jarosław Flis z kolei mówił, że jeśli te trzy bloki mają przynieść sukces opozycji, no to muszą według takich wstępnych wyliczeń złapać, wyłowić 51-52% wyborców wspólnie. Na szybki kurs liczenia, no to wychodziłoby tak, że dla Platformy 35, dla Lewicy jakieś 12, no i PSL powyżej progu wyborczego. Czy to jest scenariusz pana zdaniem realny? Wydaje mi się, że nie jest realny z bardzo prostego powodu. Prawo i Sprawiedliwość i obóz Zjednoczonej Prawicy ma no, ten ogromny atut, którego żadna partia rządząca w Polsce do tej pory nie miała, czyli jest partią wiarygodną, która faktycznie podchodzi na poważnie do składanych przez siebie w toku kampanii wyborczej i wcześniej zobowiązań programowych i je później po prostu realizuje. Więc to jest ten nasz największy atut. On tylko w dalszym ciągu postępuje, a nawet zwiększa swoje, nazwijmy to, gabaryty, jak chociażby przy okazji rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko, mimo że to w kampanii wyborczej wcale nie było zapowiadane. Więc cały czas na tym bazujemy. Tak jak wspomniał pan poseł Gryglas, intensywnie pracujemy również nad postulatami kampanijnymi, postulatami programowymi. Cały czas wykuwa się to, mimo że już większość z nas
wie, w jaki sposób będziemy reprezentować te listy, czy też ci, którzy będą startować i jaki będzie to program. Możemy się z nim utożsamiać już teraz, a Lewica czy Platforma Obywatelska cały czas tylko o programie mówią, że będą przystępować do jego przygotowania, tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, no, czy już to od kilku dni wiedzą, w jakim kształcie będą podchodzić do wyboru, więc myślę, że no będziemy, czy mamy tą palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o przygotowanie do tych wyborów. Jesteśmy na wznoszącej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mamy tą wiarygodność, to jest naszym największym atutem i tak jak zawsze trzeba mieć pokorę i zawsze trzeba podchodzić do każdych wyborów z wielkim spokojem, cierpliwością i po prostu ciężką pracą, ale mamy dużo tych kart w ręce, bardzo dobrych kart i wydaje mi się, że Polacy przez te 4 lata zobaczyli, że tą politykę faktycznie można robić w taki sposób, aby nie czuli się później oszukiwani. I to wierzę, że da nam ten finalny efekt w postaci zwycięstwa. Jeszcze odniosę się krótkim komentarzem do słów pani prezes Wiosny. No to nie jest prawda, że Donald Tusk nie przegrał wyborów. Donald Tusk przegrał wybory, mimo że wskazywały sondaże również, że wygra z profesorem Lechem Kaczyńskim. Tak się jednak nie stało. Tak, to był rok 2005. Czasy już pewnie przez wielu zapomniane. Ale pani prezes, wracając do rzeczywistości roku 2019, czy nie jest tak, że faktycznie ta wiarygodność będzie tym słowem klucz, którym Prawo i Sprawiedliwość, no nie chcę powiedzieć, podbije serca i umysły Polaków, ale dotrze do tak wielu wyborców, że będzie ich miało na tyle dużo, że większość na kolejne 4 lata zostanie utrzymana. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś bonus, to nie jest to na pewno wiarygodność, tylko bardziej są to pieniądze, które w jakimś bardzo dużym zakresie są teraz dystrybuowane na społeczeństwo. I to są pieniądze, które bezpośrednio dostają ludzie. I ja uważam, że koniunktura gospodarcza plus te pieniądze faktycznie powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość ma tę pewność, że w wyborach osiągnie dobry wynik. Ale nie mówiłabym o wiarygodności. Ja jestem z wykształcenia prawniczką, z zawodu adwokatką, więc odnośnie wiarygodności tego, co się dzieje i z wymiarem sprawiedliwości, z tym, co się dzieje ze służbą zdrowia, z którą też mam do czynienia zawodowo, czy czym to się dzieje w edukacji, co każdy rodzic, który ma dzieci, które obecnie szły do szkoły, do liceum, przeżywał, no tutaj raczej nie mówiłabym wiarygodności. Może dobrze byłoby, gdyby zamiast transferów socjalnych bezpośrednich szły jednak programy, konkretne programy na konkretne lata, aby doinwestować służbę zdrowia, doinwestować edukację i żeby na to zwracać uwagę. Dopytam tylko, bo Robert Biedroń mówi, że nie ma mowy o ruszeniu tych programów socjalnych, tak, o zatrzymaniu 500+. Ależ czy oczywiście, ale jeszcze jednocześnie Robert Biedroń, my mamy program, ponieważ my ten program już przedstawialiśmy w lutym i tutaj myli się pan Płażyński, mówiąc, że my dopiero myślimy o programie. Nie, my ten program mamy od lutego. I ja tylko bym przypomniała, że bardzo wiele postulatów naszych nawet Prawo i Sprawiedliwość przejęło w jakiś sposób i później do swojego programu włączyło. Chociażby były kwestie ekologii, na które Prawo i Sprawiedliwość reagowało zupełnie inaczej. Też pamiętam, że państwo wspólnie zgłosili problem dotyczący transportu lokalnego. Lokalny to była rzecz, którą w zasadzie, można powiedzieć, nam podebrano. Dlatego, że my byliśmy pierwsi na Torwarze, Robert Biedroń o tym mówił bardzo długo, i wyliczał, ile miejscowości małych w powiatach nie ma dostępu do transportu publicznego. Pani prezes, panie pośle, do dyskusji wrócimy po przerwie. Obiecuję, że zaczniemy od Zbigniewa Gryglasa, bo w tej części miał mniej minut, mniej czasu do powiedzenia. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma z kim przegrać? Jak będą wyglądały te najbliższe tygodnie, miesiące kampanii? Odpowiemy, mam nadzieję, po przerwie. Zostańcie państwo z nami.